Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy dwójeczki. Trochę mi się udało podbić MMR-y. No i generalnie wracamy po egzaminach, także myślę, że teraz już odcinki będą bardziej regularne. No i co? Cięcie do spotkania. No i dobra, znalazło nam pierwszą gierkę. Gramy w teamie z, no myślę, solidnym zawodnikiem. Ważne, że ten konsolo, w sensie ten zawodnik, co jest sporo niżej, nie jest z nami. Gdyż, oj, nie mamy AFK-a w teamie. Generalnie to na samym początku chciałbym powiedzieć parę takich jeszcze rzeczy niezwiązanych ściśle z gameplayem. Otóż, wydaje mi się, że chyba naprawiłem dźwięk w końcu, nie powinno być takiego beznadziejnego, słyszalnego przez was. Także to dacie znać. No i jeżeli to już będzie działało, no to myślę, że w kolejnych odcinkach postaram się jeszcze bardziej, no po prostu 1080p60 podziałać, żeby mimo wszystko było. I myślę, już będzie fajnie. Ja już egzaminy swoje skończyłem, w końcu się mogę wyspać. No i myślę, że od tego momentu zwiększymy nieco aktywność na kanale. Czekajcie, bo nasz teammate sobie poleciał gdzieś w randomowe miejsce. Dlatego musimy to jakoś wybić. Okej. Tutaj zablokowanie, przeczytany przeciwnik. I ten smak powinien być trochę słabszy, dlatego się na niego sfokusujemy. Generalnie standardowo zagramy dwie gierki, żeby nie było, że nie mówiłem. No chyba, że jakiś rajczki szybki poleci. I jeden zawał? Nie, nie tym razem. Bang. Możecie też znać, czy w następnym odcinku chcecie bardziej jedynki, żebym zagrał dwójki, czy może trójeczki. O kurde, ale mnie swojkował. Może zdąży nasz teammate? Nie, nie zdąży niestety. No to dałem się nabrać jak kapiszon. Nie, żebym kogoś tutaj... Dobra, followuję od prawej. Na dwójkach pamiętajcie, że jeżeli nie gracie z teammate'em, to polecam w 90% followować. Kick-offy, tutaj podanie do naszego. Dobra, chyba tego nie przeczytał. No też trochę za plecy dałem to podanie. No. I znowu muszę wejść do prawy, gadać i nagrywać jednocześnie. A propos wchodzenia do prawy, w prawy, to zachęcam również do zostawienia subika, no bo tak jak mówię, teraz już będą się częściej pojawiać te materiały. Mam nadzieję, że coraz lepsze. Także jak najbardziej polecam, zważywszy na to, że w sumie nigdy nie przypominam, przez co te subki oglądających są takie nieciekawe. Dobra. A na razie to może się skupię bardziej na graniu, bo przegrywamy. Okej. Tutaj go ugraszujemy. Wybijemy im piłeczkę do naszego w miarę. Czyli to nasz zaufanet. Sobie tam walnie w piłkę, ja sobie stanę w bramce. Mam nadzieję, że mówię na dobrej głośności. Okej. Okay. O nie, no ten pojechał centralnie za nos, no nie. Dał się zrobić. No, ale ten meczek jak najbardziej jeszcze do wygrania. Tylko ten, nie wiem czego oczekiwał. Dobra. Okej. Okay. Nie dajemy na tamtą stronę. To chyba dla nas wygrałem. Mhm. No dobra, jak widzicie, to czasem nie bywa łatwo. Jest wczesna godzina, ludzie jeszcze rozespani. Skupmy się na tym, żeby go wyminąć. Nie wiem, co ja chciałem zrobić. Okej. Okay. Dobra, zaufajmy, że... jesteśmy głęboko. Nie tym razem. No ten meczek nie idzie po naszej myśli, ale przynajmniej wracamy do... Nie wiem do czego, do regularności. Ej, no nie wiem czy zauważyliście, ale mam Feneka. Sobie sprawiłem, kupiłem w końcu z blueprintów. Miałem schemat. Wymieniłem sobie, bo chciałem pograć. Jest fajny. Nie, naprawdę nie wiem. Ten ziomek jest jakiś... Jest poranna godzina. Nie wiem. Albo, nie no, zaspany powiedzmy, że zaspany. Ja też. Ale poziom niesamowity. Okej. Okay. Dobra. No, mamy zupełnie boosta, dlatego przebijemy po prostu na tym piłeczkę. Dajmy do naszego, który nie za bardzo chce z nami współpracować. Okej. Okay.
Dobra. On to powinien jeszcze przedłużyć. Okej. Powiedzmy, że przedłużył. Dobra, musimy stwierdzić też honorowego. Dobra, to nie było honorowe. Nie, to znaczy jest tak tragiczny, że... Nie, no ten sobie pojechał znowu. Nie no, strasznie mnie denerwuje ten ziomek. Nie wiem, czy zauważyliście tę reakcję. Dobra, trafia? No. Dobra, pierwszy mecz nie był po naszej myśli, ale drugi będzie lepszy. O, gramy z tego, co mi się wydaje, przeciwko naszemu teammate'owi. Tego Ameryka... Kurczę, nie wiem, czy on był ze mną, czy przeciwko właśnie. Ale wydaje mi się, że był ze mną, także... No, będzie zemsta. Nie no, ze mną był chyba ktoś na N, a on był przeciwko, także gadam głupoty. Ale no coś, trzeba wygrać. Dobra, nasz już widzimy jest agresywnym zawodnikiem i to nam się podoba. Tu przyblokujemy. Nasz ma w sumie 1-1. Okej. Nie za bardzo z boostem stoi, wie. Dajmy to jakokolwiek do boku. Dobra. Dobra, już mi się, nie wiem, jakoś mi się mało ludzi podoba ostatnio. Nic nie widzę. Okej, no spokojnie sobie wybijmy. Weźmy mu boosta zawsze. No dobra, nie udało się. Okej, ale nasz teammate nam zostawił, bo jest bardzo dobrym zawodnikiem. Tutaj mijamy wszystkich jak się da. I czy dobije? Oczywiście, że dobije. Napiszmy do Nice One, bądźmy mili. Od razu mecz się lepiej rozpoczął. Nie, ten pierwszy to była padaka. Ale no cóż, trzeba było się wpasować z powrotem do nagrywania, przyzwyczaić sobie na nowo wszystkie rzeczy. Więc zawsze tak jest po przerwie, że nie idzie najlepiej. Okej. Okay. Dobra, to zostawimy. Galaxy dał nam piłkę, aczkolwiek no nie dolecę do niej, także nie będę skakał. Zabiorę tego buścika i nasz teammate powinien... Aha, dobra, nie potrzebuje. To nic się nie stanie z tym. Możemy sobie przyczekać. No właśnie tak pofejkować, że niby bierzemy. Oni będą na bloki latali jak... No po prostu zdali się nabrać, no co tutaj powiem. No i piękna... No dobra, piękny blok naszego zawodnika, idealny do nas. No i co? Dwubramkowe prowadzenie, ten mecz już jest zdecydowanie lepszy. Nie pamiętam, wy na pewno wiecie, ale czy ten Amrik był z nami, czy przeciwko nam w pierwszym spotkaniu? To jest zagadka. Dajmy do naszego teammate'a. On jakoś to podbił, ten powinien mieć ciężką piłkę, ale udało mu się nie wyleć tym razem. No nie chciałem lecieć na to, bo nie przegrywamy, to wolałem nie ryzykować, że przejdzie piłka, a ja bym był gdzieś w powietrzu, w przypadkowym miejscu na boisku? Jak na arenie? Jak nie wiem, jak to się tego nazywa? No dobra, powiedzmy na boisku. Zblokowany. Czekajcie, bo tutaj mamy bumpowanego teammate'a. Dajmy mu piłkę. Chyba, że nie chce, bo nie ma boosta prawdopodobnie. Okej. Czekajcie, bo się zaczął wylewać. Dobra. Ale już wraca do farmy nasz galaktyczny zawodnik. Bo nie zdążymy walnąć. Chociaż... Zostawili nam piłkę. Ale to było... No, pewnie się nie spodziewał, że to wezmę po prostu. No dobra, no nie zostawię was z takimi dwiema gierkami. Przechodzimy do trzeciego spotkania. Okej, gramy na jakąś drużynę przyjaciół najlepszych. Także oni nie będą wzięli po porażce, to można im skopać tyłki. Nasz teammate nas sfejkował. Wiem, jeżeli by będzie kopał. Mimo, że w sumie nie powinien nawet po to lecieć, ale... To tak już zostawmy tam. Okej. Okay. Zbijmy nad nim. Tutaj tak na dobitkę do naszego teammate'a, który najwyraźniej nie ćwiczył strzelanek sam. Okej.
A, jeszcze nam się podpierdzielił save'a. No i dobra, ten nie żyje. Naszemu można zostawić piłkę. O, ładnie sklirował. No dobra, nie było to najładniejsze, ale... Ale sklirował dalej. Okej, tutaj wystawiłem w zasadzie jak taka piłeczka w golfie na tym czymś jest. W tej takiej podkładce, jak to się nazywa? Tak jak ja byłem taką podkładką teraz. No nie wiem, przewidziało mi się, że był w bramce, przez co nie strzelam od razu, tylko pajacerkę odwaliłem. No nic z tego złego nie wyszło. Kopnijmy prosto w bramę, no i wygrywamy. Dobra. Wszystko idzie znowu po naszej myśli, może będą dwa może będzie więcej wygranych niż przegranych na odcinku, to by było super. Wtedy to już by się opłacało zostawić lajka. Proszę Państwa, żebranie. Rize. Był taki piłkarz w Liverpoolu, taki co miał mocne kopnięcie. To znaczy, no nie tylko w Liverpoolu, ale taki pamiętam z FIFA. Był rudy i miał dobre kopnięcie. Był chyba lewym obrońcą, czy czymś takim. Niesamowite streszczenie zawodnika, biografia. O kurde, ale mamy... Ojojoj, ale dostaliśmy teraz spam wiadomości i aż mi grę przycięło. Okej. To zaraz oczywiście wrócimy. Czekajcie, czy on to bierze? Chyba nie. Dlatego postarajmy się zrobić jak najdziwniejsze rzeczy. Okej, trochę nas przewidział, ale na szczęście nie w światło bramki poleciało. I wywalmy. Mogą do naszego teammate'a, ale znowu nie popatrzyłem i... Nie wiem, jakoś oczy mam nierozgrzane. Jakkolwiek to brzmi. Nie ogarniam na szybko, gdzie kto jest. Muszę więcej pograć w raketa, żeby mi się oczy znowu przyzwyczaiły do tych prędkości. Dobra, ten... Sam nie wie, co robi. O! Maga. To się mogło skończyć tragicznie. Ja jeszcze boosta zagarnęliśmy cudownie. W zasadzie idealnie wyszło. No i staramy się przede wszystkim grać mądrze. Tutaj do teammate'a. O, cholipka. Mówiłem, że ma pierdzielnięcie. Nie było niekoniecznie celne, ale mocne było. Tego się mu nie odmówi. No nie, no dlaczego? Ludzie popełniają błędy. Ajajaj. Nie no, oczywiście sobie przesadzam. No ale mogę się ustawić jakoś bardziej broniąc bramkę niż ściankę nasz zawodnik. Sorry, I held the... Aha. Okej, okay, dobra. Gościu jeszcze używa Skype'a. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba odnotować. Chociaż może dużo ludzi używa Skype'a. Nie wiem. Że ja nie używam, to w sumie nie znaczy, że nikt nie używa. Dobra, to było tragiczne. Ale chcieliśmy tutaj się solidarnie zagrać z naszym teammate'em i też coś zepsuć, żeby się nie czuł źle. Totalnie tak to działa. Dobra. Okej, okay. Tutaj bez... Dobra, nic nie mówię. Nic się nie dzieje bez problemów. Udało nam się to na szczęście jakieś wybić, ale nie mamy za bardzo boosta. O nie! On to dośrodkował! To nie było najtaktyczniejsze, że on to się udał. Generalnie jak... No, nie opuszczajcie ramki w takich sytuacjach. Tym bardziej, że ja już tu byłem. Także tym bardziej nie miał potrzeby, żeby się udawać i zostawiać całkowicie pustej bramki. Jedź po to, typie! On chyba non-stop ma telefon. Ktoś mu dzwoni. O nie! Dobra, dobra. Grunt to skupienie. O nie, no co tu się dzieje? Ach.
Daj mi to do lewej. Nie, no czemu se to podbijasz tutaj? Już tyle czasu. Okej, okay, walmy to. Nie, nie wybijaj. Dobrze, idealny teammate. Ale nie wiem dlaczego, strasznie nikomu nie ufam. Ciekawe dlaczego. Dobra, dowieźmy tą, mam nadzieję, wygraną do końca. Lećmy sobie tutaj po wyścigu, nie trafmy w niego, cudownie. Ja pierdzielę. Ja nie mogę, co to już za niesamowity poziom rozgrywkowy? To chyba przez tego... No wiadomo, był wirus, no to każdemu umiejętności pospadały. Ja może nie będę kontynuował tego, co tutaj się stało. Zobaczmy. No, dzisiaj chyba, jak się nie mylę, plus 10 MMR-ów? Nie, no co ja gadam, głupoty. Mniej dużo, ale... Coś tam na plus jesteśmy i ważne, że... Żeby w końcu wleciał jakiś odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No i tam możecie dać znać cokolwiek w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Siema.